Jomelf, tutaj Olga i witam właśnie w kolejnym odcinku z Fishing Food. Tak jak pamiętacie z ostatniego odcinka, mamy nowego kociaka i on teoretycznie nie ukrywa żadnej tajemnicy. Jednakże, moi drodzy, wierzymy mu, ponieważ ja mu nie wierzę, ja ufam, że on coś ukrywa. Zobaczcie, on niby wygląda jak tamten kociak, to po prostu w innym kolorze. Nie, 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 coś on tutaj ma za uszami, absolutnie, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję. Moi drodzy, tutaj jeszcze mamy, proszę bardzo, level 7, na którym jest corn dog. O mój Boże, zawsze chciałam tego spróbować, ale nie wiem, czy gdziekolwiek tutaj w Lublinie to jest. I corn dog chce nam coś powiedzieć, ojejku. Ojejku, czyżby pierwszy suchar na odcinek? Jestem trochę, można powiedzieć, no zdenerwowana. Zobaczymy, czy wiecie, będzie bardzo suchy, czy jednak może troszeczkę się zaśmiejemy. O nie, to był dokładnie ten żart, którego się spodziewałam. What's up dog, czyli jak tam psie? No widzisz niebo. Jejku, i on powie, wiecie, że corn dog, bo to jest jak hot dog, tylko taki jakby, nie wiem, z kukurydzy on jest zrobiony. O nie. LOL. O, lubisz moje żarty! Nie, nie podobało mi się to, nie podobał mi się twój żart i możemy odpowiedzieć emoji titi. Okej, okay, i co dalej? O, ale ty nigdy... Nie mogę, ale ty nigdy nie powiedziałeś, czy on, czy ja je kocham, wiecie. Bo on nam odpowiedział, że nie lubi naszych żartów, ale my w sumie nie zapytaliśmy, czy on je uwielbia, więc... O, czy je naprawdę uwielbiasz? Nie. Wow, nie no, zaczynamy ten odcinek i ja już jestem tutaj obrażana przez corn doga. Dzięki stary, dzięki, lol. O, okej, okay. I poczekajcie, bo on dalej jakby coś mówi, ja myślałam, że to już będzie koniec jego historii. A tak w ogóle, co to oznacza ty-ty-ly? Talk to you later, aha, czyli porozmawiam z tobą później. Nigdy nie słyszałam takiego skrótu, okej. Okej, bye. Rozumiecie żart? Że on cię zapytał, co to oznacza, a my powiedzieliśmy, że hej, porozmawiamy z tobą później, a on takie, okej, to pa. Słuchajcie, czy ja zostałam na początku tego odcinka oki to pa skotowana, czy jakkolwiek przez corn doga? No normalnie dzięki, gro, kocham cię, serio cię kocham. A tutaj sobie zobaczmy moją tutaj wyspę, której, moi drodzy, absolutnie nie kocham, ponieważ wszyscy wiedzą dlaczego. Tutaj prawie się nic nie da zrobić. Progres jest tak niesamowicie długi. Tak jak zresztą zobaczyliście, mieliśmy tyle nowych jedzonek i zobaczcie, nic kompletnie się tutaj nie zmieniło. Najwyżej możemy sobie połączyć to i dalej czekać, tak? Może pod koniec dzisiejszego odcinka uda nam się zdobyć coś więcej niż nasz tutaj muchomorek. W sumie to nie jest chłop, to jest bardziej pieczarka, niż właśnie nasza pieczarka na 11 poziomie. No zobaczymy, zobaczymy. Mam taką nadzieję. Mamy również jeszcze, proszę bardzo, tę wyspę. Pamiętacie historię sosu sojowego? Bo on poszedł na randkę i ktoś mu ten sos sojowy wypił, ale on powiedział, nie, tam nic się nie dzieje, ja pójdę na kolejną randkę. I ktoś totalnie mu wypił ten sos sojowy, że był całkowicie nagi, wiecie, ja nigdy nie wiedziałam, że zobaczę nagi sos sojowy, ale zobaczyłam. I on powiedział, że się zemści. I teraz jest, ma pełną tak naprawdę butelkę, więc może rzeczywiście się zemścił. Zobaczmy, co chce nam powiedzieć. O, zobaczcie, to jest to właśnie, o czym mówiłam. W ogóle teraz ten sos ma jakiś taki ciemniejszy kolor. Okej, okay, zrobiłem to. O nie, on się naprawdę zemścił. Czy to jest olej? Poczekajcie, teraz w ogóle jest jakaś bardzo tutaj złożona historia, a przepraszam bardzo, w momencie, kiedy mówiłam to zdanie, to Choket musiał mi wleźć do pokoju i mi przerwał oczywiście, bo tak jak pamiętacie z kolejnego jakby odcinka, ktoś ten olej kradł i ktoś też go jadł. Tam były różne w ogóle z tym kwestie związane, a nasz sos sojowy mówi, że tak, jest to olej, teraz jestem niezwyciężony, nikt nie może mnie zjeść. No chyba, że trafisz na tego jednego kota, prawda? Nie mogę uwierzyć, że ty wypiłeś ten olej, to jest takie nieokrzesane. Nie mam zielonego pojęcia, co krót znaczy w tym kontekście, ale uznajmy, moi drodzy, że jest to nieokrzesane z jakiegoś powodu. To musiało być zrobione. O, if you say so, czyli jeżeli tak mówisz, ale to jest soy so, czyli sos sojowy, okej. Okay. To tyle? Hej, gdzie są moje historie dziesięcioczęściowe? No dobrze, no nie marudzę, ponieważ ostatnio mieliśmy tylko historie, które miały dwie części, a ta miał chociaż cztery. No i moim zdaniem jest całkiem, no, ciekawa, lepsza na pewno niż te, które były poprzednio. No ale, moi drodzy, kolejne piętro tutaj nam z nami się wita. Jest to landrynka, z tego co widzę, oraz to jest kaki, czy jest pomarańcza.
Ponieważ jeżeli to jest kaki, ja odkryłam, moi drodzy, moją miłość tego owocu. Ja w ogóle kupiłam to tak przez przypadek, zobaczyć jak w ogóle to smakuje, ale to jest takie dobre. Tak wam serdecznie polecam, jeżeli ktoś lubi coś słodkiego, bo kaki jest po prostu przepyszne. Jeszcze w ogóle zanim zaczniemy i odkryjemy historię tych tutaj dwóch owocków i w sumie bardziej owocka i landrynki, moi drodzy, serdecznie zapraszam was do dania teraz łapki w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Zapraszam. Tutaj powinien ten przycisk być szary, a nie czerwony. Oraz Instagram, moi drodzy, tam się dobre rzeczy dzieją. Jeżeli nie jesteście na Instagramie, to was omija dużo rzeczy. A teraz możemy zobaczyć landrynkę. Przepraszam bardzo, co ty nam chcesz powiedzieć? Słyszałem, że cena wynajmu jest tutaj bardzo wysoka. Aha, czyli moi drodzy, jeżeli chodzi o plotki na temat tego bloku albo mieszkań, szybko się one tutaj widzę rozwijają. Co? A kotek nam odpowiada, tak jak to być powinno, to jest całkiem fajne mieszkanie. No teoretycznie wiecie, jest dostęp do brudnej wody, są piękne różne krajobrazy, nicości, ponieważ za tą łąką nic chyba nie ma, z tego co widzę. Jest ładne niebo, proszę bardzo, jednak nie wiem czy to jest takie wspaniałe miejsce, kiedy tutaj nie ma ani okien, ani drzwi. Zaczęłam akceptować cenę wynajmu w bitcoinach. Ojejku, musisz dać mi tylko jednego. Okej, ja nie będę tego komentować. Moi drodzy, Bitcoin obecnie ile kosztuje, skarbie? Moi drodzy, w takim razie, jeżeli ktoś chce sobie wynajmować mieszkanie za 50 tysięcy dolarów, to ja serdecznie nie polecam, ale jeżeli ktoś ma tyle kasy, to... O, tylko jeden? Tak, tylko jeden Bitcoin. Wow, to brzmi zbyt dobrze, żeby to było prawdziwe. Ja ci jeden przyniosę. Czy naprawdę, Landryko, czy ty planujesz zapłacić za to mieszkanie 50 tysięcy dolarów? Bo to całkiem dużo. I tutaj kociak nam odpowiada, że jestem zaskoczona, że ty w ogóle tyle masz. No w sumie nie mam teraz tych bitcoinów, ale wiem jak je zdobyć. Zaraz wrócę. O, proszę bardzo, mamy kolejną część historii i proszę bardzo, czy to jest kaki? O, i ono mówi... Wzdycha, moi drodzy, co się dzieje? Nie wiem, moje całe życie, tak mi się wydaje. O, czyli znowu kolejny tutaj owoc z objawami depresji. Niedługo będę kończył 20 lat, więc trochę zastanawiałem się nad swoim życiem. Czy czegokolwiek w ogóle nauczyłeś się o sobie? Chwile, w których byłem szczęśliwy, mogę policzyć sobie na palcach jednej ręki. Przez 20 lat? Ty byłeś tak naprawdę nieszczęśliwy przez tyle czasu, że te chwile szczęścia możesz sobie policzyć na jednej ręce? Kaki, co się z tobą dzieje, skarbie? Czy ja ci mogę jakoś pomóc może? A kociak oczywiście nam odpowiada, że przecież ty nie masz w ogóle żadnych palców. Najwyraźniej w jego życiu nie było żadnych, moi drodzy, szczęśliwych momentów. Nie potrzebujesz palców, żeby policzyć do zera. Nie no, słuchajcie, ja nie mam już słów w takim razie. Nie wierzę, przepraszam bardzo, nie wierzę, przez całe życie, które trwało 20 lat, ty nie masz ani jednej szczęśliwej chwili tutaj do przekazania, ale ta gra jest taka... Ta gra jest, moi drodzy, specjalna, okej? Okay? Ona jest wyjątkowa, to chcę powiedzieć. I to tyle, przepraszam bardzo. Co tutaj jest napisane? Czy tutaj jest napisane, że już nie będzie więcej pokoi? Znaczy wiecie, że więcej pokoi jakby pojawi się za jakiś czas. Jednakże, czyli teraz nie ma więcej pokoi. Czy ja już zakończyłam kolejną wyspę? Ciężkie czasy, moi drodzy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na moim kanale normalnie teraz kończy się większość serii, ponieważ I Am Fish został prawdopodobnie jeden albo maksymalnie dwa odcinki. Growing Up chyba też kończymy. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić jakby kolejną część historii z inną postacią, ale tutaj Fishing Food? No chyba zbliżamy się do końca z tego, co widzę. Jeszcze sobie zobaczę u naszego arbuzika, jak to tam wygląda. Czy on ma jeszcze nam jakieś wyspy do zaproponowania? Jest! Jest jakaś tutaj wyspa piąta. W ogóle bardzo ładnego kotka ma. Takiego ma kotka gładkiego i w ogóle. Więc no, teoretycznie, moi drodzy, mamy jeszcze jakby kolejną wyspę do odkrycia. Jednakże czuję, że ta seria niedługo będzie się kończyć i najwyżej będziemy sobie robić takie odcinki specjalne, kiedy pojawią się jakieś update'y
I to chyba będzie na tyle. Kochani, stała się okropna rzecz, ponieważ ja tutaj się tak niesamowicie cieszyłam, że o, mamy tutaj, proszę bardzo, nowe jedzonko i na tej wyspie, na której wszystko się tak wolno porusza. Ale w momencie, gdy zaczęłam jakby czytać jego historię, zdałam sobie sprawę, że my już mieliśmy tę historię. To jest ten pierożek, który poszedł do tej najlepszej szkoły kulinarnej na świecie, czy tam gastronomicznej. I... O nie, czyli w takim razie musimy czekać na level 13? Bo nie wiem, czy pamiętacie, w którymś odcinku wam mówiłam, że mi się gra zresetowała i nie zapisała tego, co zrobiłam poprzednio. Więc to jest chyba to miejsce, gdzie najbardziej to widać. No nic, mam naprawdę wielką nadzieję, że pod koniec odcinka będziemy mieli 13 level i pokażemy znowu, kurczę, jakieś w końcu jakieś nowe jedzonko. A zanim to zrobimy, mamy level 9 na tej naszej poprzedniej wyspie. Jeszcze na levelu 8, moi drodzy, wypadł nam taki cebulowy krążek, ale on nic nie mówił, więc chcę wam go tylko pokazać. Ale mamy tutaj poziom, na którym są, czekajcie, to są chyba te chicken drumsticks, prawda? Czyli kurczak, tak? Tak, dokładnie, czyli to są po prostu takie, nie są skrzydełka kurczaka, to jest po prostu udko z kurczaka. Ja się nie za bardzo znam, ale ona chce nam coś powiedzieć, więc o, mówi dud dud. Przepraszam bardzo, ale że co? O, co ty w ogóle robisz? Ćwiczę bycie perkusistą. No tak, wiecie, bo drumstick, czyli drum, czyli po prostu bęben, no i on też tutaj ćwiczy swoje bębnowanie, czy jakkolwiek można by to było przetłumaczyć. Ojejku, czy ten suchar był lepszy? No zobaczymy jeszcze, ponieważ to się dalej coś rozwija. Ale nie jesteś przecież takim bębenkiem, nie jesteś może taką pałką do perkusji, czy coś takiego. Może i tak, ale nie pozwolę, żeby to mnie zatrzymało. Wiesz, co oni mówią? Nie pozwól, żeby marzenia były tylko marzeniami. I to wszystko? Wiecie co, no powiem wam szczerze, suchary w dzisiejszym odcinku na razie są bardzo, bardzo, bardzo suche i nie nawet w takim dobrym znaczeniu, tylko po prostu te żarty są słabe moim zdaniem. Zobaczymy, naprawdę liczę, że coś uda nam się dzisiaj jeszcze zdobyć, jakąś dalszą historię. Na pewno pewnie dowiemy się, jak z tym bitcoinem się zakończy. O, proszę bardzo, tutaj jest chyba rybcia na tym poziomie, moi drodzy. W momencie, kiedy was nie było, nie dość, że udało mi się tutaj wyłowić, proszę bardzo, papaję, która sobie teraz jest w samochodzie oraz wygrałam czapeczkę. Gratulacje dla mnie, jestem z siebie dumna. Mamy czapeczkę pirata oraz, przepraszam, tutaj rybę, która chce nam coś powiedzieć, ale coś chyba z nią jest bardzo nie tak, zobaczcie. Ostatnio przywitałem się z oceanem. Co on ci odpowiedział? Nic, po prostu falował. Wave to jest po angielsku również takie, no po prostu odmachywanie oraz wave to jest, wiecie, fala. Więc dobra, to było całkiem zabawne, że he just waved. Dobra, to było całkiem zabawne z tym oceanem. O, a zobaczyłeś, co tutaj ja zrobiłem, że si, tak samo, może, I sure did, ojejku, o mój Boże. Nasza postać odpowiedziała, że I coś tam shore, czyli brzeg, czyli również, moi drodzy, coś związanego z morzem, a nasza ryba na to odpowiada, że wow, facet, zostaw tutaj te żarty o oceanie dla mnie, nie zabieraj mi moich tutaj, nie zabieraj mi mojej pracy, a my odpowiadamy I can't help it. Czyli I can help it, nie mogę się powstrzymać, a kelp, no to wszyscy wiedzą, co to jest. What are you think you're doing? O nie, czyli no, what are you think you're doing? Co myślisz, że ty robisz? Ja jestem tutaj królem żartów. Ale jeżeli ty zaczniesz mówić żarty, to ja stracę swoją pracę. I możemy odpowiadać don't be so selfish, albo no to lepiej mów lepsze żarty. Selfish, no to moi drodzy, że muszelka. No to w takim razie mów lepsze żarty. Żadne mi się to z tego opcji nie podoba. Nie chcę, żeby tutaj nasza ryba straciła pracę. Okej, zostawiłem sobie ten na później, ale w sumie go teraz powiem. Oho, to będzie jakiś ten żart, moi drodzy. Jaka jest różnica pomiędzy tuńczykiem, fortepianem oraz klejem? Nie mam zielonego pojęcia i też możemy zapytać się, ale w sumie to co? You can tune a piano, but you cannot piano a tuna. Wiecie co, nawet nie mam żadnego pojęcia, w jaki sposób to bym wytłumaczyć i przetłumaczyć, żeby to było z sensem. Po prostu osoby, które znają angielski, mogły się teraz zaśmiać, ale no ogólnie chodzi o to, że możesz jakby łososiować fortepian, ale tu jest, że możesz grać na fortepianie, ale nie możesz... Nieważne, to jest dosyć skomplikowane, ale my się również pytamy, co w ogóle z tym klejem, który powiedziałeś. Wiedziałem, że się nad tym zatrzymasz. Tak,
Czyli zatrzymać się, przykleić się, coś takiego. Widziałeś, co tutaj zrobiłem? Czy ty widziałeś? Albo czy ty może? Lol, tak. Ojejku, moi drodzy, to było tak skomplikowane, chociaż no, szczerze mówiąc, było takie sobie. Na razie naprawdę, jeżeli chodzi o ci, o suchary, na tym odcinku jest dosyć sucho. Wiedziałam, przepraszam, musiałam to zrobić. A moi drodzy, tutaj mamy kolejną część historii bitcoinowej naszej landrynki. Proszę bardzo, to w sumie jest bardziej cukierek niż landrynka. No ale cukierek, wiecie, chodzi o to, że jest to słodkie i jest to twarde. I on się z nami wita, w sumie nawet nas woła. Co tam? Odpowiada mu monetka. Czy to jest bitcoin? Słuchajcie, czy... Co to ma być? To jest czas, aby zrobić a bitcoin, czyli trochę pieniędzy. Okej? Jak w ogóle to zamierzasz zrobić? Pokażę ci. Tak jak to. Okej, flashbacki mi tutaj lecą z mózgu, tak jak pamiętacie. Moje zęby! Moja twarz! To jest przerażające. O nie, to jest przerażające, przecież ja nie mam tutaj ubezpieczenia na dentystę! Moi drodzy, no tak, rzeczywiście wspomniałam, że w Ameryce, tam gdzie jest ta gra właśnie robiona, to się trzeba mieć ubezpieczenie na każdego lekarza i za wszystko się płaci. To rzeczywiście to są smutne sytuacje, a ja nie mam ubezpieczenia na twarz. No cóż, ale w końcu jesteś bitcoinem, prawda? Czyli jesteś trochę monetką, no wiecie, taką trochę odgryzioną. Czas, aby wręczyć cię właścicielowi mieszkania. Jejku, ja już po prostu nie mogę się doczekać, co kot na ten temat powie. Dopiero za 15 minut dowiemy się, czy kotu spodoba się taki bitcoin, wiecie, takie 50 tysięcy dolarów. Wcale to, nie wiem, to najwyżej może z grosik, taki wiecie, jeszcze ugryziony. To tyle to niestety taką będzie miało to wartość. No dobrze, ja w takim razie wracam tutaj do naszej podstawowej wyspy. Zobaczymy, co tutaj dalej się wyłowi. I o, może na tej wyspie, moi drodzy, coś się zadzieje, proszę. O, proszę bardzo, może na tamtej wyspie niczego nie było, ale moi drodzy, tutaj już mamy, proszę bardzo, landrynkę, którą już znamy i to jest peppermint, czyli można powiedzieć taki cukierek miętowy i proszę bardzo, tu jest kolejny w ogóle, o, kolejny poziom, na którym są pierniczki, czyli takie bardzo świąteczne, w sumie na czasie, moi drodzy. Co on chce nam powiedzieć? To jest ten pierniczek ze Shreka? O nie. Oczy mnie bolą. O nie, dlaczego? Ponieważ nie mogę mrugać. Ale w sumie, dlaczego nie możesz mrugać? No nie wiem, może dlatego, że po prostu taki zostałem upieczony. Facet. Albo taki zostałem zrobiony, wiecie. Just the way I was bred, man. Wspaniałe, cudowne. To było nawet całkiem śmieszne, nawet się uśmiechnęłam. W takim razie lecimy i łowimy dalej. No i proszę bardzo, w końcu się udało, proszę bardzo. I mamy kawałek ciasta oraz level 13, moi drodzy. Zobaczcie, ile je... Ja to chciałam naprawdę zrobić jakieś takie, wiecie, jakieś ziub, że ile tutaj jedzonek nowych dostaliśmy, ale dostaliśmy, szczerze mówiąc, niewystarczająco. No ale dobrze, zobaczmy sobie, czy ona chce coś w ogóle... Czy ja specjalnie grindowałam, naciskałam tego kota, żeby ten kawałek ciasta nic nam nie powiedział? Naprawdę, w żaden sposób nie rozwinął historii? Skandal, moi drodzy. Na szczęście mamy tutaj level 15. O, i na level 14 nie pokazywałam wam, ale mamy tutaj, proszę bardzo, takiego herbatnika z pianką i czekoladą, która nazywa się Smor, oraz nowy kapelusz. Naprawdę mam dzisiaj straszne szczęście do tych kapeluszy. A na levelu kolejnym mamy lizaka, z tego co widzę, prawda? Poczekajcie, niech on się tutaj przedstawi, ponieważ nie wiem, kim on jest. Tak, jest to lizak i na szczęście, nie tak jak ten perfidny kawałek ciasta na poprzedniej wyspie, on chce nam coś powiedzieć, albo może chce powiedzieć po prostu... Co się dzieje? Życie jest beznadziejne, kiedy jesteś lizakiem. Więc w takim razie powinieneś bardziej się śmiać, wtedy możesz być lol i pop. Dobra, to było śmieszne. Okej, moi drodzy, jest wygrana suchara na końcu odcinka, ale naprawdę... No całkiem zabawna. O, ale ty wcale nie pomagasz. No jest beznadziejnie być beznadziejnym. Okej, to moi drodzy było całkiem zabawne. Jestem zadowolona. A jak tam tutaj? Okej, zostało nam 10 sekund, aby dowiedzieć się w końcu, czy nasza moneta spodoba się kotu, czy może po prostu powie, że co to w ogóle jest. Dlaczego ten jakby no ta... Oho. Dlaczego tutaj ten grosik ma odgryziony kawałek metalu?
Zobaczmy, co, moi drodzy, będzie dalej. Zrobiłem ci bitcoina. Ale co ty masz na myśli? Po prostu nie możesz sobie zrobić bitcoina. No, no cóż, ja zrobiłem, proszę bardzo. Czy to jest żart? Zapłaciłem za to swoimi własnymi zębami. Mam nadzieję, że ci się podoba. To nie jest bitcoin. Nie, no w końcu jest. To jest naprawdę bitcoin, czyli trochę monety, prawda? No nie jest to cała moneta, jest to trochę odkryziona moneta, więc jest jej trochę. A bitcoin to nie jest bitcoin. Tak mnie wszystko boli, że po prostu nie mogę sobie na razie z tym poradzić. O, i to tyle. Moi drodzy, jak smutno jest mi kończyć ten odcinek z informacją, że w takim razie zakończyły nam się historie z mieszkaniem i ogólnie z blokiem. Nie wiem, jak teraz będę nagrywała, moi drodzy, Fishing Food. Coś wymyślę, ponieważ z tego, co widzę, mamy jeszcze około 7 jedzonek, aby zakończyć tę wyspę, a następnie możemy przenieść się, moi drodzy, a nie, przepraszam, mamy jeszcze 15 jedzonek, żeby zakończyć tę wyspę i możemy przenieść się na kolejną. Zobaczymy jeszcze, jak będą wchodziły update'y, może za tydzień. Może za tydzień pojawi się kolejna historia naszego bloku i w ogóle. No cóż, zobaczymy jeszcze. Ja spróbuję coś wymyślić, moi drodzy, a na razie ja sobie żegnam. Mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo, bardzo, bardzo miłą sobotę. I co? Do kolejnego zobaczenia. Cześć!